słyszałem, że oglądasz Naruto. Jak ma on na nazwisko? No jak to jak? Naruto Shippuden. Ach, Kiba byłby świetnym Hokage. No szkoda, że Shippuden był taki krótki. Czwarta wojna Shinobi była o jakieś 100 odcinków za krótka. Boże! Walka Gary i Lee to najnudniejszy i najgorszy moment całej pierwszej serii. A ten Discord Eliasza to najbardziej jakościowe źródło informacji o anime. Link w opisie. Jest! W końcu Neji zginął. W sumie nic nie wnosił do fabuły. Wątek mistrza Ebisu i Konohamaru to najlepsze, co spotkało Naruto. O Boże, to całe anime jest tak słabe. Jedynie filery trzymały jakikolwiek poziom. Główny bohater, który stracił rodziców, pragnie spełnić marzenia. Ale oklepany temat. Szkoda, że Gara został ożywiony. Boże, jakie te dzieci z Boruto są osłabione. Dobrze, że przynajmniej postacie z Naruto są silniejsze. Przez całą serię nie byłem jednak pewien, czy ten Naruto w końcu zostanie tym Hokage, czy nie zostanie tym Hokage. Kowalski? Boże, jak Naruto to tylko z dubbingiem. No Boruto ma przynajmniej jakieś przesłanie o tym, jak być dobrym człowiekiem, a Naruto tylko by walczył, nic więcej, żałosne. Dobrze, że Sakura była z Naruto i Sasuke, to dzięki niej wygrali z Kaguyą. Co ci wszyscy ludzie widzą w tym Kakashi? Normalny shinobi i tyle. W sumie fajnie, jakby Naruto zginął. Wszyscy tak naprawdę wiemy, że Obito był słabą i zbędną postacią. Akatsuki działał wbrew prawu międzynarodowemu. Według mnie to organizacja terrorystyczna. Sprawa trafia do prokuratury. Do widzenia. A teraz powiedzcie mi, co powiedziałby Madara, gdyby zobaczył wioskę liścia w Boruto?